Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie w nowym roku. Proszę Państwa, dzisiaj zapraszam na odcinek taki stricte serwisowy. Jest to taka gitarka Harley Benton, bardzo ładna, tutaj ten pieczony, taki modny ostatnio klon, czarny matowy korpus, nie lubię takich malowań, no ale tutaj akurat to pięknie pasuje. Proszę Państwa, no i tutaj i tak to, co tutaj temu właścicielowi przeszkadza, to tak, że struna E1 ucieka na zewnątrz. No i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to ustawić ewentualnie tutaj tak. No, powiem tak. Powiem tak, z tego co się zorientowałem, no to tutaj wielkiej tragedii, proszę Państwa, nie ma. Ewentualnie można spróbować tutaj ten gryf, by było lekko go tutaj, proszę Państwa, zmienić mu kąt osadzenia względem korpusu w tej płaszczyźnie takiej poziomej. Druga rzecz, proszę Państwa, siodełko. Tutaj z tymi czarnymi siodełkami takimi jest problem. Ciężko jest dostać odpowiedni wymiar, proszę Państwa, i siodełka Graptek, jeśli są takie materiały, to są dosyć drogie, ale to już pomijam ten fakt. Natomiast zobaczmy, czy faktycznie tutaj jest ten spacing źle nacięty. Przyłożę tutaj ten ruler, to by mi wyszło, proszę Państwa, że wielkiej tutaj tragedii nie ma. Aczkolwiek można by dosłownie pół milimetra tą strunę przesunąć w tą stronę i by było na pewno lepiej. Teraz sprawdzę, czy to w ogóle faktycznie jakoś przeszkadza w grze. Faktycznie, proszę Państwa, jest tutaj taki efekt, występuje, że przy próbie takiego vibrato może ta struna spadać tutaj spod strunnicy. Następna sprawa, proszę Państwa, jak zwykle tutaj ocenię, jaka jest krzywizna gryfu. Krzywizna gryfu jest dosyć spora, także trzeba to będzie skorygować. No i co jeszcze mi się tutaj rzuciło w oczy, proszę Państwa, dość wysoka akcja strun na pierwszym progu. Widzimy, struna gra. Także, tak jak przypuszczałem, jest tutaj za wysoko. No i proszę Państwa, tutaj jeszcze, że poprosił mnie ktoś o szlif progów. Nie wiem, czy takowy będzie potrzebny, no zobaczymy tutaj, jak tu się sytuacja rozwinie. Na razie, proszę Państwa, a jeszcze gitara jest strojona do D. Na razie zobaczymy, czy da się tutaj poprawić ten kąt osadzenia gryfu w tej płaszczyźnie, proszę Państwa, poziomy, tak zwanej horyzontalnej. Myślę, że spokojnie. Myślę, proszę Państwa, że spokojnie tutaj sobie poradzimy. Zobaczcie tutaj. Teraz sobie podkręcimy tutaj, proszę Państwa, gryf. Wyprostujemy go. Widzę, że prostymi metodami się niestety nie odbędzie.
Ja mam prośbę do wszystkich mędrców, tych, co prezentują instrumenty i zachwalają, że taki piękny matowy kolor. Jak to kuźwa wyczyścić? Nagrajcie filmik na ten temat. Ja pokażę, jak ja czyszczę. Olejek do konserwacji podstronnicy. Niewielka ilość. I papierowy ręcznik. Niestety na nic innego nie wpadłem. No dobra, proszę Państwa, sprawdźmy sobie, jak nasza akcja tutaj jest. Jak nasza akcja, proszę Państwa, jest? No powiem tak. Na 12 progu, proszę Państwa, 1 mm. Na E1. I proszę Państwa, 1,25, nieco powyżej. Na E6. Oczywiście tutaj te wszystkie zalecenia starałem się wziąć pod uwagę. Ten gryf zamontowałem bardziej tak, dzięki temu tutaj jest naprawdę duża przestrzeń, znaczy duża odległość od krawędzi podstrunnicy. Druga sprawa, proszę Państwa, siodełko. Tu jest siodełko dobrej jakości, twarde, grafitowe. Może tutaj ta struna E1 jest nieco za szeroko nacięta w stosunku do struny tej drugiej H, czy tam z angielskiego B. To postanowiłem, że zamontuję to siodełko, co było, ale nieco go przesunę całe w tą stronę, w kierunku tych strun basowych. Co wydaje mi się ten zabieg słuszny? To dosłownie, no tam powiem, no może pół milimetra, a już to na przykład dużo dało. Co nie znaczy, że jest to siodełko źle nacięte. I tu jeszcze tak, skonsultuję się, proszę Państwa, z właścicielem w tej sprawie i podejmiemy decyzję, czy jednak wymieniać to siodełko, czy zostawić tak jak jest, niech sobie tam troszkę pogra. Progi, okazało się, proszę Państwa, są stalowe w tej gitarze. Pięknie się błyszczą po wypolerowaniu. Troszkę gorzej się obrabiają, ale to taki szczególik. Także tutaj to by sprawa wyglądała, proszę Państwa, tak. I na ten moment ja tutaj kończę ten temat. Zaraz sobie zrobimy próbkę dźwiękową. Próbka brzmienia przed wornym gryfowym.
Proszę Państwa, starszy tego rzępolenia, na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów. Tradycyjnie bardzo fajna gitara, niestety matowa. Bardzo ładny gryf, taki no tutaj miły w dotyku. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić, to proszę Państwa, bardzo mocny sygnał pick-upów na moje ucho. Po prostu no to daje niemiłosiernie. To jedna sprawa. Druga sprawa, osobiście nigdy bym nie dał strun Ernie Ball. Uważam, że to są struny słabe. Ja nie montuję ich, w ogóle ich nie lubię. Gitara się rozstraja, no ale cóż, takie tutaj właściciel dał i po prostu zalecam zmianę w ogóle rodzaju strun. Czy to będą jakieś eliksiry, czy to będą na przykład Dunlopy, GHS-y. Polecam Ernie Ball, osobiście uważam, że to jest marka słaba. Także, ale to jest moje zdanie, mogę się mylić, ja jestem tylko takim zwykłym, jak to się mówi, majsterkowiczem. Ogólnie bardzo fajnie to się trzyma, bardzo fajnie się szarpie struny, jak to mój synuś stwierdził. Tutaj dała się ustawić, trzeba było zrobić no tutaj szlif progów. Taki klasyczny kształt w takim wydaniu, bardzo nowoczesnym. Powiem tak, no to siadełko można pomyśleć, żeby z czasem wymienić, ale to można i teraz grać także tak jak jest, także to już do przemyślenia dla właściciela. Także ja bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmiku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was cieplutko, hej.